I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam i obecnym spotkaniem rekolekcyjnym zakończymy rekolekcję w naszej parafii. Dlatego też będzie to takie słowo podsumowujące trochę nasze rekolekcje. Dlatego prośmy Matkę Najświętszą, aby nam prosiła łaskę, abyśmy umieli słuchać Słowa Bożego i wydawać owoc taki, jak ona wydawała ze słuchania Słowa Bożego. Tak jak zawsze to czynimy, pomódlmy się teraz. Drogaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święty Antoni, módl się za nami. Święty Andrzej Bobolo, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, przeszliśmy pewną drogę od niedzieli do tej środy. Była to droga rekolekcyjna. Bardzo ważna dla chrześcijan, dla Was, dla mnie, dla Waszego proboszcza, ponieważ była to droga w Wielkim Poście. Wszyscy patrzymy na drogę Pana Jezusa w Wielkim Poście, na drogę krzyżową. I tutaj staraliśmy się w świetle tych nauk, patrząc na Jego drogę, rozeznawać, jaka powinna być nasza droga. Bowiem Pan Jezus powiedział, abyśmy Go naśladowali. I stąd też to, co Jego najbardziej nam potrzeba, żeby zrozumieć, że mamy naśladować Jezusa, potrzebna nam jest wiara. Silna, mocna, żywa wiara. Wiara autentyczna. Wiara, która wiąże się z męstwem, która wiąże się z wiernością. Wiara, która pozwala mi trwać w Bogu i trwać w Kościele. Wiara, dzięki której się uświęcam i zbawiam. I dlatego też, jakże ważne były te wszystkie uwagi, konferencje, które zostały nam przekazane w czasie tych rekolekcji, że wiara rodzi się z pracy człowieka. To nie jest tak, że wiara jest czymś poza nami. Aby się wiara rozwijała, potrzeba wysiłku człowieka. I żebyśmy doszli do świętości i zbawienia, musimy sami to wybrać. Bo to nie jest tak, że zostałem ochrzczony, należę do wspólnoty Kościoła i już wszystko Bóg za mnie załatwia. Bóg mnie wezwał do współpracy. Bóg chce mi pomagać, ale mnie nie zastępować. I to jest bardzo ważne. I dlatego, bracia i siostry, żeby ta wiara się rozwijała, to mówiliśmy, jaka powinna być modlitwa, żeby powinniśmy brać Biblię do ręki, patrzeć, co jest najważniejsze we mszy świętej. Bo naprawdę, jak nie zobaczymy Jezusa, któremu oddajemy cześć, na którego przyszliśmy spotkanie na mszę świętą, choćby teraz, to czymże to wszystko jest? Jezus tu jest najważniejszy. Dla Niego tu jesteśmy. I dlatego zauważcie, że kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, to też różnie ludzie to się gorszyli niektórzy. Zbuntowani byli. Bo sobie wyobrażali, że to wszystko powinno być inaczej. Bóg jest bardzo prosty. To my tylko komplikujemy Boga. Bóg nie jest skomplikowany. My ludzie komplikujemy Boga. I dlatego patrzcie, jak Bóg zawsze wybiera prostotę. Bóg jest prosty.
człowiekiem się stał. Chleb wybrał, żeby być pośród nas. Bóg jest bardzo ubogi, Bóg jest bardzo prosty. To my tylko komplikujemy Boga i często czynimy Go takim, jakim On nie jest. Bóg chce być przyjacielem naszym. I dlatego też, jeżeli umiemy przeżywać naszą wiarę, Bóg nas ubogaca, zmienia nasze myślenie. Przede wszystkim czyni nas mądrymi i mocnymi. I stąd też powiedziałem wczoraj, jak bardzo ważne jest to, byśmy kochali Kościół. Kościół to nie jest niebo. Kościół to są ludzie grzeszni, upadający, ale ludzie, którzy nadzieję złożyli w Chrystusie, że On ich uleczy. To jest Kościół. Ten pielgrzymujący na ziemi. I dopóki tego nie zrozumiemy, to będziemy wyszukiwać różnych filozofii, nie wiadomo jak. Jednego Pan Jezus wcześniej uleczy, drugiego później. Każdy, kto jest w tej klinice albo w tym szpitalu Jezusa Chrystusa, przyjdzie czas, że Jezus się nad nim pochyli. A to, że Jezus potrafi wiele, to właśnie chcemy dzisiaj zakończyć tę rekolekcję spojrzeniem na świętego Andrzeja Bogoli. Bo z jednej strony święty Andrzej Bogola jest dla nas wspaniałym przykładem żywej wiary w Jezusa Chrystusa. A z drugiej strony jest dla nas wzorem bycia wierzącym, ale bycia też i Polakiem. I to jest piękne u Andrzeja Bogoli, że on kochając Boga, kochając Kościół, kochał Polskę. I to jest Bogola, w tym jest Bogola wielki. I dlatego, kochani bracia i siostry, właśnie chcemy dzisiaj popatrzeć jeszcze raz na tego, którego relikwia wam zostawię w waszym kościele. Bo wielu dzisiaj jest filozofów, które mówił Andrzej Boboli, piszą Andrzej, jak tu nawet przyjechałem, to i w czasopiśmie Miłujcie się, i w innych czasopismach piszą o Boboli. Bo dzisiaj Bobola jest na fali. Ale jakże wielu pisząc powtarza takie banały, bez głębszego zrozumienia, co jest głębią Andrzeja Bogoli. Dlaczego jest naprawdę ratunek dla Polski w tym świecie? I tutaj, aby to zrozumieć, to moi drodzy, trzeba po pierwsze popatrzeć na rodzinę, z której Bogola wychodzi. Kiedy czytam historię tamtych czasów, to jakże często dostrzegam, że Bogolowie mieszkający w Strachocinie brali udział w różnych wyprawach wojennych, w różnych walkach, po to, aby bronić ojczyzny. I Andrzej Bogola właśnie w takich okolicznościach wzrastał. Musiał na pewno słyszeć, że jego jeden wujek, brat ojca, zginął pod Moskwą w 1604 roku. A później już Andrzeja Bogoli nie było na ziemi, ale jego ostatni właściciel Strachociny zginął pod Wiedniem w 1683 roku. Czyli zobaczcie, że to byli patrioci. I Andrzej Bogola jest tym, który umiał wiarę łączyć z miłością do ojczyzny. A co świadczy o tym, że tak było? Już w czasie pracy duszpasterskiej nie zarzucano mu tylko, że jest katolikiem, ale zarzucano mu, że jest Polakiem. A kiedy umierał w Janowie Poleskim 16 maja 1657 roku, to kozacy zażądali od niego wyparcia się katolicyzmu i polskości. A kiedy go zabijali, to krzyczeli na niego: Lach umiera. Patrzcie, jak tańczy przywiązany do powały, jak zwierzę. Ale dlaczego, kochani bracia i siostry, Andrzej Bogola wyrobił sobie
to rozumienie, to spojrzenie na siebie jako Polaka. Bo któż z was wie, że Bobola napisał śluby lwowskie Janowi Kazimierzowi? To on, kiedy Polacy przegrywali walkę za walką ze Szwedami, kiedy Jan Kazimierz uciekł do Lwowa, Andrzej Bobola jako misjonarz przyszedł do niego i mówi: królu, jedyna rzecz to uczynić Maryję królową korony polskiej. I on napisał tekst ślubów lwowskich i 1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz, odczytując te śluby, został przekonany przez Andrzeja, że to trzeba zrobić. Patrzcie, nie tylko wiedział, że trzeba kochać ojczyznę, ale szukał wyjścia, żeby tej ojczyźnie ktoś pomagał. I to on powiedział, że ona powinna być królową Polski, królową Litwy, bo wtedy te kraje były, te narody były zjednoczone ze sobą. I kochani bracia i siostry, później, kiedy Andrzej Bobola, już kult jego się zaczyna w kościele, właśnie na to chciałbym wam zwrócić uwagę, że jego objawienia mają związek z ratowania naszej ojczyzny. Oczywiście, że przez pierwsze lata rozwoju kultu w mojej parafii ja tego też nie rozumiałem. Kiedy usłyszałem od niego słowa, że trzeba go czcić w Strachocinie, właśnie całe serce wkładałem do tego, aby rozwijał się kult w tej miejscowości, gdzie przyszedł na świat. Ale przyszedł taki moment, że Duch Święty poprowadził mnie do zrozumienia tych objawień w Strachocinie. A tym punktem zwrotnym w rozumieniu tego była pielgrzymka 2 maja 2015 roku kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy i jednocześnie sił patriotycznych w Polsce. I kiedy mój pasterz w diecezji powiedział prosto: ty, proboszcz, to przeprowadzisz, ty będziesz głosił do nich kazanie, to zostało postawione przeze mnie bardzo ważne wezwanie. Co ja mam tym ważnym osobom w państwie, które nie wiadomo, czy dojdą do władzy, czy nie dojdą, ale co im powiedzieć? Bo zawsze tak patrzę, jak przyjeżdżają do świętego Andrzeja, to nie po to, aby wychwalać ich i patrzeć tylko na nich, że dobrze, że przyjechali. Ale tak widzę swoją misję i swoje zadanie, żeby ich ciągle formować, uwrażliwiać na pewne rzeczy, pokazywać im pewne sprawy. Bo z tą polityką to jest różnie, z tymi politykami. I dlatego tak bardzo prosiłem Boga przez przyczynę świętego Andrzeja Boboli: pomóż, oświeć ten rozum, na co im zwrócić uwagę, co im pokazać. I dzisiaj już po tym wszystkim, co się stało, ja widzę, że Andrzej Bobola bardzo zadziałał. I te wszystkie przemiany, które miały w Polsce w 2015 roku, jest wielki jego udział, ale też jest wielkie zagrożenie. A dlaczego, kochani bracia i siostry, tak widzę? Ponieważ wtedy mi właśnie zostało tak wewnętrznie pokazane. Patrz i staraj się rozumieć historię Polski i historię mojego udziału w tej historii Polski. I to pierwsze, co zostało tak jasne pokazane. Przecież wiesz dobrze, że ukazałem się po raz pierwszy w Pińsku tylko dlatego, ponieważ Szwedzi chcieli zniszczyć to miasto, chcieli zniszczyć wiarę katolicką, chcieli uderzyć w słynne kolegium pińskie, gdzie jezuici się formowali po to, aby na Daleki Wschód jechać i misję ewangelizacyjną prowadzić. Przecież to przyszedł Andrzej Bobola wtedy do współbrata zakonnego, rektora Marcina Godebskiego, i powiedział, wszedł w taki układ: jeśli odszukacie mojej trumny, która jest w podziemiach kościoła,
Oddzielicie tą trumnę od innych. Ja was ocalę przed Szwedami. Bo ten rektor zastanawiał się, kto nas może uratować. I nie dowierzał rektor Godewski. Nie słyszał nigdy o Bogolie. Ale kiedy najstarsi mieszkańcy Pińska powiedzieli, że był taki misjonarz, wtedy weszli do podziemi i po trzech dniach kopania w ziemi natrafili na trumnę. Na wieku było napisane, tu spoczywa Bobola Andrzej, jezuita. I kiedy wyciągnęli tę trumnę z ziemi, zbutwiało, zgniło, otworzyli wieko, okazało się, że w niej było ciało zachowane od rozkładu. Opis zachował się tego ciała, jeszcze jakby krew nie zakrzepła. Można czytać to. I oczywiście, tak jak Bobola sobie życzył, przełożyli to ciało do innej trumny, bo tamta się nie nadawała do wyniesienia, i w bocznej krypcie położyli. I co się okazało? Szwedzi nie weszli do miasta. Miasto zostało ocalone. Zrobili tylko to, co Bobola powiedział. A on już wyprosił łaskę. I później zaczęły się procesy beatyfikacyjne. I to, że jest wyniesiony na ołtarzu, to gdyby nie było tego objawienia w Pińsku 16 kwietnia 1702 roku, nigdy nie byłby patronem Polski. Nigdy nie byłby w kanonie nawet świętych błogosławiony, bo nikt z ludzi nie widział w nim świętości. Nie mamy za wiele czasu, ale pewne sprawy chciałbym wam powiedzieć, bo my naprawdę nie znamy dokładnie historii, dokładnych spraw. Drugie, na co bardzo mocno wewnętrznie mi zwrócił wtedy uwagę Duch Święty, to jest na rok 1920. Dlaczego na ten rok? Ponieważ kiedy mówimy o cudzie nad Wisłą, to wszyscy kojarzymy z Matką Bożą. I taka jest prawda. Ale jeśli się sięgnie głębiej do historii, a ja jestem z wykształcenia historii, na KUL-u skończyłem historię, to kochani bracia i siostry, właśnie jak się zaczęło to pobudzanie Boboli do tego, aby zaangażował się w tę wojnę? Otóż kiedy Józef Piłsudski zwrócił się jako naczelnik państwa do władz Londynu, Berlina, Paryża, pomóżcie, bo Boskale zbliżają się do Warszawy. Wszyscy mu odmówili. Dlaczego nie chce się tu zajmować, wyjaśniać i prowadzić nauki historii? I wtedy on widział, że nie ma zwycięstwa. Wyjechał z Warszawy. A biskupi polscy, wiedząc o tym, zgromadzeni na Jasnej Górze, przypomnieli sobie o Bogu i weszli w taki układ. Jak pomożesz, jak ocalisz, to będziemy starali się, żebyś był kanonizowany, bo on był dopiero beatyfikowany. I po tej konferencji Episkopatu Częstochowy, kiedy do Warszawy wrócił kardynał Aleksander Kakowski, ordynariusz warszawski, zarządził we wszystkich kościołach Warszawy nowennę od 6 sierpnia do 15 sierpnia o uratowanie Warszawy za przyczyną błogosławionego Andrzeja i błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy. Co jest bardzo ważne, że jezuici w Warszawie wtedy na ulicy Rakowieckiej mieli trumienkę z relikwią Andrzeja Boboli, bo kiedy został w 1853 roku beatyfikowany, odcięto mu rękę i przekazano to do Polski, do Warszawy, żeby mieli relikwię. I z tą relikwią w trumience obchodzono ulicę Warszawy. I w ostatni dzień nowenny dokonał się cud nad Wisłą. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że tą, którą Andrzej Bobola przyczynił się, żeby była królową Polski,
On u Boga uprosił, żeby ona uratowała Warszawę. Dlatego to nie jest nic sprzecznego z historią. Maria na pewno ukazała się i przestraszyła tych bolszewickich żołnierzy. I nie będą mówić o sprawach historycznych. Na pewno tak było. Wszystko tak miało być. Ale gdyby nie było tego pokazania się Marii, to wiecie, bolszewicy byli zdani na wszystko. Nie uciekaliby, nie zostawialiby broni, nie zostawialiby wszystko, co mieli ze sobą. Ratowali tylko swoje życie. Taka jest prawda. Ale teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Polacy wtedy dobrze odczytali, że Bobola ich uratował. Przecież to po tym wydarzeniu biskupi piszą prośbę do papieża. Niech Andrzej Bobola będzie kanonizowany. Piłsudski, który powrócił do Warszawy po cudzie nad Wisłą, napisał pismo do papieża, żeby był patronem Polski. A takim materialnym dowodem na to, że wtedy naprawdę wszyscy mówili, że Bobola nas ocali, to jest to, co zrobiły władze w Moskwie. Otóż, kiedy to doszło do nich, że Polacy niejakiemu Boboli przypisują zwycięstwo nad nimi, i kiedy dowiedzieli się, że jego trumna znajduje się na ich terenie, bo nie wszystkie ziemie zaboru rosyjskiego wróciły do Polski, wysłali z Moskwy żołnierzy, żeby odszukali trumnę Boboli. I w 1922 roku odszukali, znaleźli tą trumnę w Połocku. Mimo sprzeciwu ludności weszli żołnierze do kościoła. Wpierw z tej trumny wyciągnęli relikwie Andrzeja Boboli, błogosławionego, i zaczęli rzucać po posadzce. A kiedy się okazało, że to ciało się nie rozleciało, zabrali trumnę do Moskwy. Taka jest historia państwa. I dlatego trumna Andrzeja Boboli w 1923 roku znalazła się w Moskwie, znalazła się w Muzeum Higieny, żeby ludzie mogli przychodzić i podziwiać, że ktoś zginął w 1657 roku, a teraz jest rok 1923 i ciało się jego nie rozkłada. A kiedy ludzie, patrząc na to zmasakrowane ciało, zamiast podziwiać, zaczęli się modlić, wtedy wzięto tą trumnę i włożono do paki i schowano do magazynu. I kiedy doszła ta wieść do Ojca Świętego, on zwraca się do władz Moskwy: zapłacimy każdą cenę za trumnę błogosławionych relikwii Andrzeja Boboli. I Moskwa przystała. Wiecie, dlaczego przystała? Bo panował wielki głód wtedy. Wiele ludzi wymarło w Związku Radzieckim. I cenę, jaką wyznaczono za trumnę Boboli, było zboże. Uczono nas w szkole, że kiedy w Związku Radzieckim był wielki głód, to z Europy wagony zboża szły na zachód do Związku Radzieckiego, by ratować ludzi przed głodem. Ale już to, że to było za trumnę Andrzeja Boboli, nikt tego nie mówi. A trumna jako największa tajemnica została przekazana Stolicy Apostolskiej, bo Moskwa się bała, żeby ta trumna się do Polski nie dostała. Bali się nawet tego, bo tej trumny Boboli w Moskwie do tego stopnia, że odpisali ze Stolicy Apostolskiej takie pismo, że to ta trumna nie będzie przez Polskę przejeżdżać i w Polsce się nie znajdzie. Dlatego poprzez obstawę wojska, jako największa tajemnica państwowa, przez Odessę, Morze Czarne, Konstantynopol, Morze Śródziemne, 1 listopada 1923 roku znalazła się w prywatnej kaplicy papieża. I papież przez kilka miesięcy przy tej trumnie Andrzeja Boboli się modlił. I teraz popatrzcie, żeby pewność była, że ciało nie że jest to samo, sprowadzono tą rękę, która kiedyś była odcięta w Pińsku, jako relikwia Andrzeja Boboli, przekazana Warszawie, po to, aby sprawdzono, czy ta ręka pasuje do tego ciała.
I kiedy okazało się, że pasuje, wtedy dopiero uznano, że jest to prawdziwe ciało Andrzeja Bogoli. A później, kiedy został papieżem Pius XI, ten, który był świadkiem cudu nad Wisłą, to on kanonizował Andrzeja Bogolę. On spełnił pragnienie biskupów polskich. I on, moi drodzy, wydał rozkaz, że trzeba ciało przekazać trumnę Polakom, już nie błogosławionego, ale jako świętego. A więc w ten sposób się uwolnił papież od zobowiązania danego Moskalu. Bo tam było powiedziane, że błogosławionego ciało nie może wrócić, a wróciło jako świętego. A więc nie było żadnego przekrętu. Taka jest historia. I teraz, kochani bracia i siostry, dlaczego mówię, że Andrzej Bogola jest ratunkiem dla Polski? I tutaj znowu bez wewnętrznego oświecenia nic bym nie rozumiał. Tłumaczono mi teraz tak, jak ja wam to tłumaczę. Pokazano mi wewnętrznie, popatrz, od 1938 roku przychodziłem do Strachociny. Ale dlaczego w 1987 dopiero powiedziałem, że trzeba mnie czcić? Nie powiedziałem wtedy, że macie mnie tu tylko czcić, ale powiedziałem w tym miejscu, w Strachocinie, do wszystkich Polaków, że powinni mnie czcić. I teraz to tłumaczenie, które dla mnie jest tak jasne, jak was teraz widzę. Mówi, patrz, co się stało za 2 lata. 89 rok to były pierwsze demokratyczne wybory. Po raz pierwszy jako naród uwolniliście się z niewoli sowieckiej. I wtedy, jakże wszyscy byli pełni zachwytu, że jak otworzymy się na zachód, to raj stanie się w Polsce. A zapomnieliście, Polacy, jedno, że wy już nie jesteście tym samym narodem, który był wcześniej. Komuna was tak zepsuła, zdeprawowała, że wy już sami rządzić nie potraficie. I czy nie jest tak? I właśnie gdybym wtedy odczytał te słowa Andrzeja, nie wiem, czy by mnie posłuchali, ale gdybym ich odczytał i przekazywał, może by nie było tak bolesnej historii, jaka była w ostatnim czasie. Tyle tych kradzieży, tyle tych oszustw, tyle tych niesprawiedliwości. Bo żeby ludzie mogli rządzić w Polsce, to Bóg musi dać ludzi. I dlatego, kochani bracia i siostry, ci, którzy dzisiaj rządzą, to na pewno są darem od Pana Boga. Tylko teraz jest kolejne zagrożenie. To, które było w roku 1920 i które jest dzisiaj. Wiecie, jakie jest to zagrożenie? Że ludzie często zapominają o Panu Bogu. Bowiem jak było w roku 1920? Z początku Matka Boża nas ocaliła. Bóg przyszedł nam z pomocą. A po jakimś czasie budowali sobie pomniki, Piłsudski był wielki. Już Bóg się nie liczył. I nie chcę tu tłumaczyć historii. Dlatego, że nie wykonano do końca zadania, które mogli wtedy wykonać. Bowiem był taki moment, że zabroniono polskim żołnierzom przeganiać bolszewików. A później ci sami ludzie, którzy uciekali w 20 roku, mordowali ludzi w Katyniu. Jako zemsta. Bolesna była to historia. I za sfałszowanie historii trzeba było przelać krew. I dzisiaj widzę to samo zagrożenie. W 2015 roku nie mieli najmniejszej wątpliwości, że Bóg dał im władzę. Dał im po co? Żeby obronili wiarę chrześcijańską. Żeby Polska mogła pełnić to, co w tej encyklice napisał o Andrzeju Boboli Pius XII. Że misją Polski jest bronić chrześcijaństwa. Tu jest napisane już w 1957 roku. I teraz, kiedy uderzają tak w tą wiarę katolicką, to jest zadaniem Polski. Tak nas atakują tak naprawdę, to tylko dlatego, że my jasno mówimy, że chcemy wartości chrześcijańskich. I teraz sobie popatrzcie, bo to też trzeba zauważyć, że jeżeli ci, którzy doszli do władzy, nie będą umieli Boga wyznać w tym, co się stało, a
ale będą sobie przypisywać zwycięstwo, to jaka przyjdzie w przyszłości kara na naród polski? Dlatego trzeba modlitwy za przyczyną świętego Andrzeja Bogoli, żeby nam pomagał tym, co rządzą w Polsce, żeby oni naprawdę czuli się pokorni wobec Boga, że to nie ich zasługa ich wyniosła na to miejsce, które teraz mają, tylko mają realizować plany Boże. Ale politycy tak nie myślą. Dlatego jako kapłan widzę pewne zagrożenia i dlatego jeszcze i proszę ludzi, módlcie się do Boga za przyczyną Andrzeja, bo tak jak uratował Pińs przed Szwedami, jak uratował Warszawę przed bolszewikami, uratuje nas i dzisiaj przed liberalizmem, który jest groźniejszy o wiele jak komunizm. I to też trzeba powiedzieć. Dlaczego jest taki groźny liberalizm? Bo zobaczcie, większość z was jest starszych, wielu było w Polsce. Wtedy mówiono nam wyraźnie, że nie ma Boga, walczono z ludźmi wierzącymi. Tak było, ale nikomu do głowy nie przyszło, żeby uderzać w małżeństwo, w płeć, w rodzinę. Patrzcie, czym jest dzisiaj liberalizm. To jest wielkie zagrożenie. Jeszcze nigdy w prawa naturalne nikt nie uderzał. Kobieta była zawsze kobietą. Mężczyzna był zawsze mężczyzną. Małżeństwa ani do głowy nie przychodziło komunistom, żeby mówić, że to nie jest między mężczyzną a kobietą. A co dzisiaj się dzieje? I dlatego, żebyśmy obronili tę wiarę chrześcijańską, to trzeba wielkiej modlitwy. I dlaczego ja o tym mówię? Mówię o tym dlatego, bo święty Andrzej miał jeszcze trzecie objawienie, bardzo ważne, w 1819 roku w Wilnie. Objawił się niejakiemu Alojzemu Korzeniewskiemu. Ten Alojzy Korzeniewski to był dominikanin, który nie mógł się pogodzić, że Polski nie ma na mapach świata. I zaczął z początku głosić patriotyczne kazania. A kiedy to doszło do władz carskich, przyjechali do przełożonych zakonu i powiedzieli, jak ten kapłan będzie głosił kazania, będzie kontaktował się z ludźmi, zamknął ich klasztor i wyrzucił z Wilna. I on mógł być tylko w swojej celi. Nie wolno mu się było z nikim kontaktować. I właśnie do tego obolałego zakonnika przychodzi Andrzej Bobola i mówi, jestem Andrzej Bobola jezuita. Wpierw daje mu naukę, że Polsce bardziej potrzebna jest jego modlitwa i cierpienie, aniżeli jego patriotyczne kazanie. To jest bardzo ważna nauka. Patrzcie, modlitwa i cierpienie jest potrzebne Polsce, a nie patriotyczne kazanie. I dalej mówi tak, podejdź teraz do okna. I kiedy ten zakonnik, to jest wszystko opisane, to jest historia, to nie są bajki. Kiedy podszedł do okna, zauważył mnóstwo wojska, które toczyło wojnę między sobą. To jest rok 1819. I Bobola mówi mu tak, widzisz tę wojnę? Jak ona się skończy, Polska będzie znowu na mapach świata. A więc 99 lat przed odzyskaniem niepodległości. Tak mówiąc, od dzisiaj to już prawie 200 lat. Bobola powiedział przez tego zakonnika, że Polska dalej będzie na mapach świata. Powiedział drugą rzecz, którą wydawała się w tym czasie nie do spełnienia. I to jest wszystko zapisane w tej przypowiedni. Że przyjdzie czas, że ja będę patronem Polski. Wtedy jeszcze nie był nawet beatyfikowany. A w 2002 roku, patrzcie ile lat upłynęło, Bobola powiedział, że będę patronem Polski. I powiedział trzecią rzecz. A jeśli będę głównym, Polska będzie pełna rozkwitu. I co to znaczy teraz tym głównym? W moim przekonaniu to nie jest to, żeby znowu przez Stolicę Apostolską dokonać jakiegoś ogłoszenia dekretem,
że Bobola jest kimś ważniejszym, jak Matka Boża Królowej Polski, święty Stanisław czy święty Wojciech. Nie. Tylko właśnie, jeżeli Andrzej Bobola będzie w naszych sercach, w sercach Polaków, ważnym świętym, będziemy się modlić do Boga za jego przyczyny. Nikt Polsce nic nie zrobi. I to przyjeżdżam wam, bracia i siostry, powiedzieć tutaj do Kanady. Nie bójcie się tych ludzi. Mogą krzyczeć na wschodzie i na zachodzie, na południu i na północy. Jeżeli my zaczniemy się modlić za przyczyną Andrzeja, za ojczyznę, Bóg przyjdzie nam z pomocą. Bo więc zobaczcie, czy nie widzicie tego błogosławieństwa Bożego? To wszyscy się dziwią, przecież tak krzyczą na nas. Bezrobocie jest najniższe w Europie. To nie ma, to nie jest, że tego nie ma. Gdyby nie było ludzi ze wschodu, z Ukrainy, nie miałby kto pracować w naszych zakładach. Przecież już około 2 milionów ludzi pracuje. Gospodarka się rozwija wbrew temu, co wszyscy mówią. Czy to nie jest oznaka Bożego błogosławieństwa? Ale patrzcie, co ten naród robi. To nie władza robi. Naród, Polacy, to jest mądry, to jest bardzo mądry naród w świecie. Wpierw stanął w Częstochowie i powiedział: Boże, przepraszamy Cię za grzechy, bośmy wiele zła zrobili i wiele żeśmy Cię uwrócili. Pamiętacie tę modlitwę przebłagania? A później, kiedy uszło trochę, to znowu zebrali się w Łagiewnika i mówi: Chryste, bądź królem naszych serc, Polaków. A jakby było jeszcze tego za mało, to zgromadziliśmy się przy granicach naszej ojczyzny z różańcem w ręku. Maryja, ocal nas. No to jest droga do zwycięstwa. I dlatego tak boją się tej Polski wszyscy, krzyczą na nią. Bo jeden z polityków powiedział: zacznijcie z Polską, to wam całą Unię Europejską rozwala. Ale to nie jest tak. To Pan Bóg nas prowadzi takimi drogami. My mamy misję do spełnienia. I dlatego, bracia i siostry, taką prośbą przyjechał, módlcie się tylko. Nie patrzcie na polityków i nie czyńcie ich bogami. Bo dzisiaj oni są po naszej stronie, jutro mogą być po drugiej. Ale Polska powinna być nam droższa nad wszystko. Bo przecież w nas płynie polska krew. I dlatego jestem dumny, że jestem Polakiem. Cieszę się naprawdę, że jestem Polakiem. Tak, kłótliwy jesteśmy, wady swoje mamy. Ale mamy też i takie cechy, jak nie mają inni. I to jest piękne. Dlatego tak trudno dzisiaj złamać tych Polaków, bo oni w obliczu trudności, jak wszyscy na nich krzyczą, oni się mobilizują. To, że tam u góry trochę pokazują, że nie jesteśmy jedno, ale te doły, ten prosty lud, który ma Ducha Świętego, on wie, po której stronie ma stanąć. I dlatego tak trudno dzisiaj złamać tę Polskę i wszyscy się dziwią, jak to jest. Straszymy ich, że im pieniądze zabierzemy, że ich wyrzucimy z Unii. Oni się niczego nie boją. Dlaczego ma się bać Polską? Jak ma Boga, to ma wszystko. I dlatego w tym wymiarze patrzcie, z jakiego narodu pochodzicie. I skoro Andrzej Bobola jest nadzieją dla ojczyzny, to tym bardziej dla was. I stąd też dzisiaj ta modlitwa, która będzie później i to, co będziecie odprawiać dalej, naprawdę zobaczycie, czy po jakimś czasie nie będą od was świadectwa uzdrowionych z różnych chorób, nawróconych dzieci, bo Andrzej Bobola to jest tak skuteczny, święty, że wy sobie nawet nie wyobrażacie jak. I dlatego to jest moją misją tym politykom przypominać. I ja naprawdę piszę listy, jak mogę to upominam, bo ja widzę coś więcej, widzę niebezpieczeństwo. I dlatego jest darma przywołałem rok 1920 i im to też mówię. Patrzcie, nie uszanowali Boga tak, jak należy, Matki Najświętszej. Pan Bóg się upomniał o to. I jak wy dzisiaj, tak jak na początku pisali mi SMS-a, dzięki Bogu jesteśmy u władzy. Ile ja tych SMS-y mam do dzisiaj zachowane? To Bobola nam to prowadzi do zwycięstwa. Ale już dzisiaj nie za bardzo pamiętaj. Wprawdzie do strachu ci nie przyjeżdżają raz do roku. Ale to już nie jest to, co było kiedyś, bo taki jest człowiek. Jak jest w biedzie, to prosi. Ale jak coś osiągnie, to się odwraca i zapomina. I
ktoś musi o tym wszystkim przypominać. Tak uważam, że to jest jedna z moich misji, którą Pan Bóg mi zlecił, niełatwej misji, bo się nieraz człowiek tym politykom naraża, ale ktoś musi o tym mówić. I dlatego też Was proszę o modlitwę, bo jak Pan, my Mu prosimy mądrość, to choć oni słabi są i chcieliby źle rządzić, to Pan Bóg i tam nie pozwoli. Nie da radzą rady. To Pan jest alfą i omegą wszystkiego. I dlatego to jest ważne słowo, które chciałem Wam powiedzieć, właśnie przedstawić, dlaczego sens ma modlitwa za Polskę do Andrzeja Gogoli. Bo wtedy, kiedy się zwrócili w Pińsku, kiedy się zwrócili w Warszawie, kiedy my się zwrócimy, jak przyjechali do Strachocina i zaczęli się modlić, przecież to ślepy by to widział. I tak samo jest i dzisiaj. Jak będzie się nas więcej modlić, Polska będzie pełna rozkwitu. I stanie się tak, jak mówił kardynał Klon, światłem dla innych narodów. I inni będą brać przykład z nas, jak trzeba rządzić w danym narodem. I oby to stało się jak najszybciej. Amen.